Wojna. Wojna nigdy się nie zmienia. Tych słów nie usłyszeliśmy na samym początku najnowszego serialu Amazona, co nie zmienia faktu, że to prawdopodobnie najbardziej dopracowana adaptacja gier w świecie seriali. Ale ja nie o tym dzisiaj. Pogadajmy o tym, czego w serialu było mnóstwo. Nawiązań do gier. Ba, wiadomo przecież, że ten serial to jeden wielki fanserwis, ale chodzi o takie, które mogliście przeoczyć, bo na przykład pojawiły się na kilka sekund, albo były nieco bardziej ukryte. Zapraszam do oglądania i już na samym starcie oczywiście ostrzegam, że mogą pojawić się drobne spoilery z serialu, przy czym to raczej nie będzie nic, co wam zepsuje fan z oglądania głównego wątku, także zapraszam. Pierwszy przykład na tej liście jest dość ciekawy, bo nawiązuje do dwóch rzeczy jednocześnie. Chodzi o lodówkę, w której ukrywa się Maximus. Rozmawiając z innymi, zauważyłem, że mamy tu dwa obozy. Jedni widzą tu nawiązanie do słynnej sceny z Indiana Jonesa 4. 3, 2, 1, 0. Ja natomiast widzę tu coś jeszcze. W Falloutie 4 na południu mapy, przechodząc niedaleko Jamaica Plain, usłyszycie głos wołający na zboczu drogi. Miau! I'm just looking for the mayonnaise. Maybe you could grab it for me. Second shelf, right next to the pudding. That's not funny. That's not funny at all. Okazuje się, że to chłopak ukryty w lodówce o imieniu Billy. Jest więc spora szansa, że najpierw Billy powstał w wyniku inspiracji Indianą Jonesem, a później Maximus wychodzi z lodówki w wyniku inspiracji Falloutem 4. Kolejny przykład jest oczywisty dla fanów serii, którzy grają w nią od pierwszej odsłony, albo przynajmniej znają to uniwersum bardzo dobrze. It's about the water chip. Go ahead. The water chip is destroyed. The vault only has enough water to keep our population alive for 2 months. O co chodzi? Oczywiście jest to nawiązanie do głównego wątku pierwszej odsłony Fallouta. To tam największym zmartwieniem dla krypty numer 13 był zepsuty chip do oczyszczania wody. Uszkodzenie jest ogromnym problemem, biorąc pod uwagę, że w grze wysyłani są kolejni krypciarze, aż ostatecznie to my idziemy zająć się problemem, bo poprzedni zaginęli. Bez chipa w schronie ostatecznie zabraknie wody i wszyscy umrą. Jeśli graliście w któregokolwiek Fallouta w 3D, to od razu zauważycie, o co tu chodzi. Chodzi oczywiście o komputery. Ich odwzorowanie jest wręcz idealne, jak masy rzeczy, które musieli przenieść ze świata gier do serialu. I jest tam wszystko, od czcionek, przez kolory nawet, czy kształty, po hakowanie. Słynna minigierka, w której musimy dopasować słowa, pojawia się również w serialu. Tak samo adekwatne są również Pip-Boye. Jeden z nich pokazuje w pewnym momencie nawet stan zdrowia Lucy, włącznie z tym, jak zdrowe są jej kończyny. Fajnie byłoby mieć takiego w rzeczywistości, tym bardziej, że mogę się założyć, że Bethesda na pewno zrobiłaby na niego port Skyrima. Hello there. Yep, it's me, Cooper Howard. No, today I'm here to show you a vast and wonderful place. W odcinku 6 oraz w trailerze serialu widzimy reklamę Vault-Tec, w której występuje Howard. Bethesda postanowiła po raz kolejny wykorzystać stary trik, którego użyli już przy okazji trailera Fallouta 3, gdzie umieścili numer telefonu, pod który dało się zadzwonić w świecie rzeczywistym. Reserve your family spot in a state-of-the-art underground vault today. Sign up now and prepare for the future. W serialu jest identycznie. Zmienił się jednak numer. Po dodzwonieniu się jednak na niego słyszymy niepokojące dźwięki. To odgłosy pracowników infolinii Vault-Tec, którzy umierają w agonii po tym, jak rozpoczęła się nuklearna apokalipsa. Trzeba przyznać, że twórcy serialu faktycznie zadbali o słynne 16 times the detail. 16 times the detail. Dla fanów Todda Howarda pojawia się nawet bardzo drobny easter egg, czyli jeden z dziesiątek memów z godem we własnej osobie, które krążą po internecie. Nie jest to jednak tym razem nic o przygodach w klubie szachowym, ani o tym, że wszystko po prostu działa. A Todd na koniu zamiast Napoleona. Nie widać tu zbyt wiele, ale możemy się domyślić, że ten obraz jest tu nie bez powodu. Już na samym początku serialu, gdy poznajemy Lucy, ta przedstawia nam się w stylu prawdziwego obywatela krypty. Po czym to poznamy? No oczywiście po tym, że Lucy jest specjalna. I nie chodzi teraz o to, o czym wszyscy pomyśleliście. Jesteście okropni. Ja też. Repair skills, science skills, speech skills. Chodzi o system Special, opracowany przez Vault-Tec. The 7 defining attributes that make you special. A w epizodzie 4 na ścianie u Norma jest widoczny plakat, który również odnosi się do słynnego systemu, znany również z Fallouta 76. Podczas wielkiej bitwy w krypcie, o której nie powiem więcej, żeby za dużo nie spoilerować, jeden z brutali używa takiego oto inhalatora. Nie jest to jedyny moment w serialu, gdzie widzimy użycie substancji nielegalnych, a przynajmniej w naszym świecie, takich jak widoczny tu Jet, czyli w polskich wersjach gry Odlot. Dzięki niemu zażywający otrzymuje spory boost siły i energii. Niestety Odlot jest również silnie uzależniający, przez co wykorzystywany jest do zniewolenia narkomanów w tym uniwersum. Powstaje z odchodów Braminów, czyli dwugłowych krów widocznych w serialu jak i w grach. Serial odnosi się również do DLC Fallouta 4 pod tytułem Automatron. Oprócz przeróżnych robotów produkowanych przez Rapco, jak na przykład różne wariacje Mistera Handy, z głosem Katsworfa oczywiście, po wyjściu z krypty ukazuje nam się bowiem przysypany, rozwalony Assaultron. Mimo więc, że te maszyny nie pojawiają się poza tym cameo, mamy przynajmniej potwierdzenie, że gdzieś tam może wędrują sobie po świecie. Kto wie, może w kolejnym sezonie będzie ich więcej i jak wiemy, ten sezon już powstaje. Pamiętajmy tylko, że Fallout jako serial toczy się 9 lat po 4 i 15 lat po New Vegas. W serialu pojawia się pewna znana frakcja z gier, o której nie będę wspominał za wiele, żeby wam nie spoilerować. I nie chodzi o Bractwo Stali. To jest oczywiste. Jedna z postaci, ważny dla fabuły profesor, ucieka w scenie widocznej na zwiastunie z laboratorium badawczego wraz ze swoim psem. To, co jest dla nas tutaj kluczowe, to maszyna, która próbuje go rozwalić w biegu. Jest to wieżyczka automatyczna znana z ostatnich 2 odsłon, czyli 4 i 76. Była obowiązkowym wyposażeniem każdej osady, do której wysyłał nas Preston Garvey. W Falloutie 4 na samym początku po wyjściu z sanktuarium idziemy przez stację benzynową Red Rocket. Na miejscu spotykamy pieska, na którego zgodnie z tradycją tej serii mówimy dogmi, a w polskiej wersji ochłap. Red Rocket to oczywiście określenie na męską czerwoną rakietę w angielskim slangu. W każdym razie w serialu mamy bardzo podobną scenę. Jest stacja benzynowa Red Rocket, jest słynny owczarek, tym razem jest również też skryba bractwa, który robi mu krzywdę. W serialu pojawia się masa oczywistych easter eggów, których nawet nie nazwałbym może nawiązaniami, co po prostu budowaniem świata przedstawionego zgodnie z założeniami. Detali jest mnóstwo. Mamy masę marek takich jak Abraxo, Nuka-Cola, Sugarbombs, Radiation King czy Poseidon Energy. Ale jest też masa drobnostek, które łatwo przeoczyć, jak na przykład stolik do piłkarzyków z Fallouta 76, który ma zamiast obracających się typowych chłopków do strzelania niebiesko-żółtych mieszkańców krypty. Jest też choćby Grognak Barbarzyńca, bohater, którego dzieci oglądają w telewizji, a Norm gra w Atomic Command na Pip-Boyu. Oczywistością dla fanów serii jest to, że w Falloutie wszyscy leczą się steampakami i Radawayem, ale czy zauważyliście, gdzie można je zawsze znaleźć? Oczywiście w łazienkach. I tak też jest w serialu. Tak więc w scenie, w której Lucy została dźgnięta, leci ona od razu do łazienki, żeby zdobyć słynną strzykawkę leczącą. W serialu pojawiają się oczywiście odniesienia do wszystkich gier z serii, może poza Fallout Tactics, ale jest tu oczywiście też co nieco o Republice Nowej Kalifornii. Nie będę za wiele spoilerował, bo ten wątek będzie dla was dość ważny, jeśli lubicie New Vegas, czy pierwsze 2 części gry. Natomiast w epizodzie 7 widzimy, jak 2 postaci mają na sobie charakter mundury. Jeszcze jedna drobnostka, którą zauważyłem i nie jestem pewien, czy to żart z nas graczy, ale posłuchajcie sami. Oj brachu, brzmi zupełnie jak ja skaczący po wszystkich sidequestach, zamiast zająć się główną fabułą. Mam setki godzin nabite w Falloutie 4, ale chyba tylko raz przeszedłem główny wątek do końca. Tego jest oczywiście mnóstwo, takich przykładów moglibyśmy wymieniać całą masę. Ja natomiast powiem, że serial Fallout jest moim drobnym spełnieniem marzeń, bo jestem zachwycony, jak dobrze przenieśli jedno z moich ulubionych uniwersów do świata seriali i dzięki temu mogę teraz oglądać to świetne widowisko wraz z osobami, które nie grają w gry, więc wspaniale, jestem zachwycony. Oczywiście jest tam parę niedociągnięć, ale jakoś mi to zupełnie nie przeszkadza, także no cóż, jedyne co mi pozostaje to poprosić was, żebyście w komentarzu napisali, które z tych easter eggów zauważyliście, a które przeoczyliście, a może jest jeszcze coś innego, co naprawdę rzuciło się wam w oczy i uważacie, że powinno pojawić się w tym filmie. Chętnie to przeczytam, a tymczasem znikam, się nie żegnamy, do zobaczenia niebawem.